Przez wieki symbol polskości piły i miejsce ochrzczenia Stanisława Staszica. Tego obiektu w naszym krajobrazie już nie ma. Ale wieść o nim krąży i krążyć będzie jeszcze przez wiele lat. Kościół pod wezwaniem świętych Janów, bo o nim dzisiaj mowa, został zbudowany przy dzisiejszej Alei Piastów, obok istniejącego od czasów piastowskich drewnianego kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha, Stanisława i Marcina. Dlaczego obok? Odpowiedź jest prosta. Nie można było budować kościoła zamiast istniejącego, ponieważ wierni nie mieliby świątyni, do której mogliby uczęszczać. Zatem przez pewien czas istniały dwa kościoły obok siebie. Do 1626 roku, czyli do wielkiego pożaru w mieście, który strawił kościół drewniany, jak i większość zabudowy w Pile. Pozostał zatem niedokończony kościół murowany, w którym ostatnie prace budowlane zakończyły się dopiero 300 lat później. Początkowo kościół był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz Jana Chrzciciela. Dopiero w XVIII wieku pojawiły się na ołtarzu dwie figury, Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Do dziś nie znamy dokładnej daty zmiany patronów kościoła na świętych Janów. Na ołtarzu znajdował się duży obraz wskrzeszenia Piotrowina przez biskupa Stanisława. Z kolei z prawej strony od wejścia mieścił się ołtarz świętej Anny, z lewej Najświętszej Marii Panny oraz ambona. Była tam również kaplica zwiastowania z organami, które później przeniesiono na chór nad wejście do świątyni. Na terenie parafii znajdowała się plebania, w której od XVII wieku mieściła się szkoła. Z kolei proboszcz miał swój folwark przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego, dawnej ulicy Mlecznej. A do czasu utworzenia cmentarza na dzisiejszym osiedlu górnym przy kościele było miejsce pochówku zmarłych. W drugiej połowie XIX wieku, w szczególności za sprawą proboszcza księdza Ludwika Sztoka, kościół zaczął się stawać ostoją polskości w Pile. Odbywały się tam spotkania Polaków z Towarzystwa Przemysłowego. Od 1917 roku działał i występował w kościele chór Halka, wokół którego skupili się polscy działacze niepodległościowi, którzy następnie przystąpili do starań o odzyskanie Piły w granice państwa polskiego. Przy kościele w okresie międzywojennym działał pilski oddział Związku Polaków w Niemczech. A po śmierci marszałka Piłsudskiego odbyła się tam uroczysta msza w jego intencji, która stała się jednocześnie wielkim manifestem polskości. Kościół Świętych Janów spłonął ostatniego dnia walk o Piłę, czyli 14 lutego 1945 roku. Andrzej Zaranek tak wspominał. Te mury krzyczą. One wołają o przywrócenie im znaczenia, które zawsze miały w tym miejscu. Po wojnie księża salezjanie wraz z objęciem parafii Świętej Rodziny otrzymali we władanie ruiny kościoła Świętych Janów wraz z ocalałą plebanią, w której zamieszkali. W 1957 roku ruiny kościoła zostały wpisane do rejestru zabytków. Z dokumentów na to wynika, że planowano odbudowę świątyni. Niestety, poza pracami koncepcyjnymi nic więcej się nie wydarzyło. Z kolei w 1975 roku, gdy Piła stała się województwem, nowi włodarze podjęli rozmowy z biskupem Gorzowskim na temat wyburzenia ruin kościoła. W zamian biskup wymógł na władzach budowę nowej świątyni na osiedlu górnym. Wtedy to mieszkańcy postanowili wyprowadzić drewniany krzyż z ruin kościoła Świętych Janów i umieścili go w miejscu, gdzie dzisiaj stoi świątynia na osiedlu górnym. 20 grudnia 1975 roku o godzinie 17 wysadzono kościół Świętych Janów w powietrze. Choć nie do końca się to udało, bowiem jedna z wież nie została zniszczona. Postanowiono zatem kościół rozbijać cegła po cegle. Wszystko to było owiane mgłą tajemnicy. Choćby dlatego, że jak znany fotograf pilski Roman Zaranek tylko zaczął robić zdjęcia z rozbiórki świątyni, to natychmiast go odsuwano na bok i zakazywano fotografowania. Na miejscu rozebranego kościoła powstał stojący tam do dziś hotel Gromada, a z samej świątyni zachowały się jedynie niektóre elementy wyposażenia, takie jak figury, obrazy czy księgi parafialne. A po samym budynku kościelnym pozostały jedynie zdjęcia i wspomnienia.